Kurde, słuchajcie, nie ma to jak świeży zapach spalin o poranku. Jest 8 rano, słuchajcie, my się zabieramy za nasz sklep dalej. Nie mam pojęcia, co dzisiaj będziemy w sklepie robić. Mamy kilka rzeczy w sumie do odblokowania i się zastanawiam, czy zatrudnić sobie pracownika, kasjera, czy rozbudować może nasz sklep trochę, dodatkową sekcję, czy może kupić kolejną licencję, o której mi też pisał jeden z widzów na przykład, że te cukiereczki mu na przykład z tej licencji schodzą jak świeże bułeczki, więc no zobaczymy jeszcze, co będziemy kupować. Na pewno musimy kupić, słuchajcie, trochę produktów, bo coś nam się skończyło, więc dajcie mi chwilę, ja sobie szybko uzupełnię, co tutaj nam brakuje, żeby was już nie zanudzać tą listą zakupów i słuchajcie, lecimy dalej. Dobra, na razie mało w sumie na zakupy, $90 nam wyszło. I słuchajcie, zastanawiam się, czy nie kupić magazynu. No, ten magazyn teoretycznie nam nie jest jakoś bardzo potrzebny, ale no widzicie, że już nam tutaj zalegają trochę pudła. I teoretycznie w sumie one zalegają, bo nie mam drugiej lodówki, bo to większość to są soki jakieś. No dokupiłem jeszcze, słuchajcie, herbatę, cukier, więc sobie tutaj na szybko wrzucimy sobie, żeby było. Otwieramy nasz pierwszy dzionek dzisiaj i zobaczmy, jaki będzie ruch. Jak będzie duży ruch, dużo zarobimy, słuchajcie, to kupimy, no nie wiem, co kupimy. Właśnie to się zastanawiam cały czas, co by kupić, bo no nie wiem, czy rozbudować ten sklep, poszerzyć go, czy może odblokować sobie magazyn, bo no magazyn teoretycznie się przyda, jeżeli byśmy tutaj sobie składowali takie kartony. Aczkolwiek no z drugiej strony na razie mi tutaj nie przeszkadza, a więcej miejsca w sklepie to znaczy więcej półek, więcej lodówek na przykład i możliwie więcej produktów, bo no wiecie, o co chodzi. O, dzień dobry. O kurde, to gangster. Nie patrzeć mu w oczy, słuchajcie. Nie patrzeć, bo jak zapytał o papierosa, to będzie problem. Do widzenia. Uff, nie zapytał. Jak jest makaron za drogi, przy pana? 3,50 kosztuje. Nie jest taki drogi. Dobra, no dzisiaj na razie się nie zapowiada na jakieś nie wiadomo jakie zakupy. Znaczy, były jedne zakupy za 40 dolków. Były spoko. Zobaczymy, jak dzisiaj z hajsikiem będzie, bo na przykład... O Jezu, dobra, ta pani to zrobiła zakupy, słuchajcie, ona mi cały budżet dzisiaj tutaj, dzisiejszy budżet mi tutaj wykerowała, nie? $94, słuchajcie, jest rekordowa wartość zakupów, $94. Pierwszy raz tak wysoko, chyba najwięcej prędzej było 70, a tutaj pan tylko 10. Ale pamiętajcie, grosz do grosza i będzie kurde, ciastko na przykład. No powiem wam, że już te pieniążki lecą coraz szybciej. No kasjer nie jest nam potrzebny na chwilę obecną. Zobaczcie, że ja sobie dobrze tutaj jakby radzę. Minus taki, że ja w tym momencie na przykład mógłbym na bieżąco uzupełniać sobie produkty na półkach. Jeżeli czegoś by zaczynało brakować, powiedzmy tam chlebek, widzę, już powoli się kończy, to mógłbym, czy tam czoki piki, to mógłbym po prostu teraz sobie kupić i uzupełnić, a tak to mogę kupić i uzupełnić na przykład, nie? Patrzcie, idę tutaj, kupuję chleb, czoki piki, zamawiam, tutaj obsługuję, słuchajcie, jak robot. Jestem robokasjer. O, 740, Jezu, znowu bym prawie oskamował. 41, 20. No co? 41, 20. Dziękuję. Pan ma zepsutą kartę. Mamy 1028, słuchajcie. $1000 to u nas już jest kieszonkowe. My to dostajemy, słuchajcie, od panów klientów i pań klientek jako kieszonkowe. To jest takie, wiecie, na drobne wydatki. Ej, w ogóle, my jesteśmy, słuchajcie, ekologicznym sklepem. Teraz ogarnąłem. Patrzcie, że my nie mamy siateczek, tylko my mamy papierowe torby. Kurde, szkoda, że nie mogę ceny za papierowe torby podnieść. Czajcie, jaki biznes bym na tym zrobił? Mógłbym szantażować ich, że jeżeli nie wezmą papierowej torby za $40, to nie są ekologiczni i chcą źle dla naszego, kurde, tutaj środowiska. Tak by było. Dobra, tutaj super. Ostatni klient to był chyba ostatni klient, więc zamykamy za chwilę. A pani do sklepu jeszcze nie? Okej. Okay. Zamykamy sklep, mamy $1236. Oczywiście kończymy dzionek. W kolejnym dniu zrobimy sobie zakupy, pomyślimy, co chcemy kupić. Na pewno sobie wyłożymy tutaj towar, bo nam trochę tego towaru uciekło. Znaczy uciekło, no trochę tego towaru no po prostu kupili. Albo mógł uciec, kto wie. Dobra, tu jest pusty karton. Pusty karton sobie wywalamy oczywiście, jak najbardziej. Tutaj co to? Tu jest soki są, a to są jabłkowe, to tu na dół. No będzie trzeba dokupić parę rzeczy, ale ja bym... No teraz nie wiem.
Teraz nie wiem, bo chciałem kupić, słuchajcie, kolejną szafkę i kupić licencję, ale no szafka wyjdzie nas 200 dolków, licencja 750 łącznie. Powinno nam starczyć, słuchajcie, powinno nam starczyć, więc kupimy sobie tutaj nową szafkę. Zostało nam 1000 dolarów i kupimy za 550 jeszcze licencję na cukiereczki, bo nam kurczę tutaj widz fajnie podpowiedział, że ponoć fajna licencja, ponoć fajnie się sprzedają, więc sprawdzimy to. No, i teraz tak, musimy zamówić rzeczy, słuchajcie, których nam tu brakuje. No, dużo rzeczy zeszło, dużo zeszło, słuchajcie, bardzo dużo. Więc kupujemy, na pewno kupujemy sobie makaron. Dobra, słuchajcie, wypełniłem sklep takimi naszymi typowymi produktami, które już mieliśmy. Zostało nam 165 dolarów, czyli no poszedł cały hajs praktycznie. Ale mamy pełne półki, więc jest fajnie. No prawie pełne, tutaj gdzieś tam brakuje niektórych rzeczy. W sensie nie jest wypełnione na maksa. Tu są dodatkowe jakieś tam rzeczy dopchnięte, które mi zostawały, a mogłem dać na półkę. I słuchajcie, zabieramy się za słodycze teraz, które właśnie kupiliśmy z licencji. I nie są chyba takie drogie. Chyba nam starczy na wszystkie. Dobra, ale no kupimy sobie po kolei może. Bon Papa, Pepites. Kupimy Pepites. Bonbek, Crispy Chibi. O, czekolada po prostu. Frugen, brzmi niemiecko. Nawet ma to takie U. Starczyło nam. Ej, słuchajcie, starczyło nam. Starczyło nam na wszystko, super. Będzie trzeba ceny temu ustawić. Zobaczymy w ogóle, jak to się tutaj będzie sprzedawało. Co, w lodówce? Dobra, mam miejsce akurat na jogurciki. Oho, więcej nie mogę. Jeju, dobra, słuchajcie. Robię magazyn za ladą, okej? Nikt nie musi wiedzieć. Przynajmniej będę mógł łatwo się dostać do tego. Dobra, czekolady sobie, albo nie, wiecie co? Słodycze damy sobie na jedną półkę tutaj, o. I została nam ostatnia paczuszka i to jest też jakieś ciasteczko. Ciasteczko jakieś. Dobra, trzeba, słuchajcie, ceny temu ustawić. Dobra, zacznijmy może od jogurtów, żebyśmy nie zapomnieli. Tutaj jest market price 2, my sobie damy tak, a damy sobie 3. Tutaj mamy czekoladę, czekoladę damy sobie za... to jest 3,92, damy sobie 4,99. To jest, jak jest 5, to my sobie damy tak 7, niech będzie 7. Tutaj sobie damy tak 5,20. Tutaj niech będzie 5,40. A tutaj 3,30, o, super. Wszystko? Wszystko. Dobra, daliśmy tak w sumie trochę na pałę te ceny, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobre. Trzeba, słuchajcie, klientów zachęcić, pokazać im. Są słodycze, super. To już, słuchajcie, ten sklep to jest Wilczek, Gropuszka. Było coś z Wilczkiem, jeszcze zapomniałem nazwy, bo to tak było takie zdrobnienie bardzo. Żabka przez py i coś chyba jeszcze. No proszę pani, tutaj słodkości dla słodkiej pani, słodkie czekoladki, proszę bardzo, nie? Tu, proszę, no pani się skosztuje, skosztuje się pani? Pani się poczęstuje, proszę kupić, dobry do kawy, rodzina przyjedzie, to do kawki tutaj, a może pan? O, no jak za drogie, pan spojrzy na siebie, no nie wygląda pan, jakby panu kurde cena przeszkadzała, już widać te muskuły, to od cukru wszystko, 10 dolarów, dziękuję, wyliczone, super. O, i ten pan jednak zdrowy, kurde, to bez kitu to muskuły są. Ale no proszę skosztować, tu słodkości są. Słodkości. Dobre. O, no mówiłem. Proszę brać, o właśnie, z tych panów proszę brać przykład. Z bardzo dobre słodkie rzeczy. Na śniadanie, obiad i kolację. O, i tutaj, o. Dwa te dziwne coś, nie wiem co to dokładnie jest dalej, ale... ale smacznego, mam nadzieję, że wróci pan po więcej. O, pani wróciła po herbatę. Na pewno pani nie chce jakichś słodkich, dobrych rzeczy. Okej, okay, no to jak pani nie chce, to trudno. No pani strada, pani jeszcze wróci, ja wiem, że pani wróci. Pani wróci i kupi te słodkie rzeczy, jestem przekonany. Kurde, każdy przychodzi, słuchajcie, wyliczony, chyba za długo kasuje. I mają takie, nie no pierdziele, jak mam stać znowu i czekać, aż mi wyda, to ja już wolę wyliczyć. Kurde, za drogie są rzeczy dla nich. Dlaczego dla was są takie za drogie? No bez przesady. Jogurt jest za drogi? Jak jogurt jest za drogi? Jak przy pana jest za drogi jogurt? Damy 2,50 w takim razie. No co jest dla ciebie za drogie jeszcze? Kawa jest dla ciebie za droga. Proszę pana, no to jest kawa, no to jest oryginalna... Joka kolejka, już kasuje, jeju. Kurde, ja tam dokuczam tym klientom, a tutaj taka kolejka. Zaraz mi wyjdą ze sklepu i będę miał po pieniądzach. Proszę bardzo, zapraszam.
Kurczę, biskuity, wszyscy wyliczone mają. Jak nie karta, to wyliczone. O, czekoladka, czekoladka bardzo dobra. No, tego pana to ja nie lubię, słuchajcie. Nie wyliczył, jeszcze tyle reszty. Ej, Morawiecki! Biskuitu! Witam pana. Coś, kurde, autograf mogę? Nie? Pan zabiegany, okej. Okay, to pan idzie, w takim razie. Smacznego. I zapraszam ponownie. Kurde, takie znane osobistości w moim sklepie, słuchajcie. Czekajcie, idę śledzić, zobaczymy, gdzie pójdzie. No pan poczeka tam, już idę! Kurde, dobra, za wolno idzie. Bym go śledził, ale no nie mogę, nie mogę. No już, dzień dobry, wróciłem. Dziękuję, że przypilnowaliście sklep. Będę musiał patrzeć, co jest dla nich za drogie i obniżać powoli w kolejnym dniu. Dobra, skończymy dzień. Profit cały czas na minus, bo wydajemy zawsze rano, kupujemy rzeczy. I chyba, słuchajcie, rozbudujemy sobie sklep, bo no tak jak powiedziałem, no ja nie potrzebuję na chwilę obecną pracownika, bo no wyrabiam się. To jeszcze nie jest ten etap, gdzie potrzebuję kasjera. Mamy produkty i słuchajcie, w takim razie rozwiniemy sobie troszkę nasz sklep. Trzeba go rozbudować, więc powiększamy go. I... O! Widzieliście, co się stało, słuchajcie. O kurde, dobra. Trzeba teraz to... Fajnie to przestawić jakoś. Pyk. Super. Dlaczego nie daję na tą ścianę? Dlatego, że tu będę chciał dać drugą lodówkę, żeby były dwie lodówki na środku obok siebie. I wtedy to przesunę sobie w bok i będzie fajnie. No ale słuchajcie, to już wygląda jak sklep. To już wygląda jak... Super ma... Jaki napis mam! Jo! Dobra, to już wygląda jak sklep. Dobra, no pieniążki na razie lecą. Muszę, słuchajcie, sobie te ceny unormować troszkę, bo oni... No wiecie, no to jest jakby nie patrzeć strata pieniędzy w momencie, w którym oni, dla nich jest coś za drogie, tak? Bo to jest jeden produkt mniej i zamiast na przykład zarobić te, powiedzmy, nawet 2 dolary, to no jednak tracę przez to, że... No tracę na przykład przez to, że po prostu jakby, no nie kupują tego ostatecznie, tak? Więc zamiast 2 dolarów dostaję 0. A tak dawno nie pytałem. Może pani chce punkciki jakieś zbierać, czy coś? System mamy fajny do zbierania punktów. Hulajnogą może pani jeździć po sklepie i zarabiać. Czemu nikt nie chce moich punktów, słuchajcie, w moim sklepie? Oferuję takie fajne atrakcje, jak hulajnogą po sklepie. No jaki sklep ma hulajnogę w sklepie, słuchajcie? Ja też nie mam, ale kurczę, bardzo, bardzo bym mógł chcieć załatwić, na przykład, gdyby tylko ktoś chciał punkty w moim sklepie zbierać, a nikt nie chce. Jak jest za drogie, no proszę pani. 7,50 damy. Jezu, jak oni narzekają, już kasujemy, proszę państwa. 8,40. Trzeba tych cen, słuchajcie, pilnować, bo... No to nie ma żartów. No i chyba, słuchajcie, sobie w kolejnym odcinku tego pracownika zatrudnimy, bo jednak jak tak, zobaczcie, jak tak patrzę, to ja czasami nie zawsze widzę, ale czasami zwracam uwagę i widzę, że na przykład no są rzeczy, które są dla nich za drogie i nie wszystko widzę, a tak to po prostu będę mógł się na tym skupić i jak będzie mi ktoś kasował te produkty, to ja będę mógł się skupić na tym, żeby po prostu ogarniać sobie te ceny. O, ta pani to już chyba ostatnia, a jednak nie, jeszcze przyszedł kolejny klient. Chciałem powiedzieć, że ta pani to będzie ostatni klient już chyba na dzisiaj, ale jednak nie, jednak tutaj pan przyszedł. I ten pan, no jak jest za drogie, czekolada, no proszę pana. Wie pan, ile taka czekolada kosztuje? Dużo. Zamykamy, słuchajcie, sklep. Piękna noc. Piękny, świeży zapach spalin o wieczorze. No i zobaczymy, co zrobimy w kolejnym odcinku. Jeszcze trzeba się zastanowić nad tym. Możecie napisać, co w sumie lepiej byłoby kupić waszym zdaniem. Czy może ten magazyn, czy może, tak jak powiedziałem, też prędzej, żeby pierw rozbudować te półki, czyli dać sobie tu lodówkę i kupić jeszcze jedną półkę, wypełnić te półki produktami, dopiero wtedy ogarnąć kasjera. Czy może po prostu ogarnąć sobie kasjera na kolejny odcinek i zająć się jakby wykładaniem towarów na bieżąco, na przykład tych, co brakuje, czyli tak przykładowo tutaj brakło czegoś, tu chyba cukru brakło, i na przykład ogarnianiem tych cen, żeby jak największy zysk był. Możecie dać znać, możliwe, że się zastosuję do tych porad.
A ja co? Będę, słuchajcie, kończył. Jeszcze zobaczymy tylko, ile zarobiliśmy dzisiaj. O! Jesteśmy prawie plus $200, mimo że kupowaliśmy rzeczy, więc fajnie. I upgrade'owaliśmy. Dobra, słuchajcie, tak więc ja się z wami będę żegnał. Dzięki, że byliście. Możecie zostawić komentarz, subka, lajka. Możecie wejść również na Discorda, komu się spodobało, kto by chciał zostać w community na dłużej. Jeszcze taka notka. Na pewno w przyszłości, jeżeli będzie nas troszkę więcej, więcej takiego aktywnego community, nie mówię, że to będzie za tydzień, za miesiąc, to może być nawet za jakiś dłuższy okres, ale będę chciał zrobić, słuchajcie, serię z widzami typu Among Us albo SCP, więc no, zapraszam po prostu na Discorda, żeby to community jak najbardziej budować, to aktywne community, które przychodzi jakby na filmy, które się odzywa jakkolwiek. No i po prostu, jeżeli będzie już nas na tyle, żeby jakąś taką serię z widzami wystartować, typu, nie wiem, właśnie SCP jakieś, czy chociaż Among Us lub inne gry, które po prostu gra się w większą ilość osób, to wtedy sobie wystartujemy z widzami i będzie po prostu kogo brać do takich gierek. Tak więc słuchajcie, ja bym kończył. Dzięki, że byliście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nasz supermarket jest zupgrade'owany troszkę, wygląda fajnie. Lepiej na pewno. I widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.